kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Kocia życzliwość. Angar, broń się! Pewnego dnia babeczka uznała, że już czas porozmawiać z Pianką o złych manierach jej braci. Pianko, bez obrazy, ale Crackers i Budyń muszą popracować nad manierami. Wszędzie pchają się pierwsi. Wszystkim przeszkadzają. I nigdy nie dzielą się przysmakami. O, rety! Całkiem zapomnieli, czego uczyła nas babcia. Pamiętajcie, moje wnusie, kotki muszą być milusie. Spokojnie, babeczko, przypomnę im o tym, jak tylko wrócimy do domu. Krakersie, Budyniu, porozmawiajmy o życzliwości, z którą będzie nam wszystkim lepiej i wszyscy będą szczęśliwi. Naprawdę? Brzmi pysznie. Jestem gotowy, zaczynajmy. Ja też. No to zaczynamy. Ale fajnie. Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Jeśli na przykład puścisz kogoś przodem, to znaczy, że wiesz, co to jest życzliwość. Dlaczego mam kogoś przepuszczać, skoro ja tylko sobie idę? Przecież mogą iść za mną. Chyba, że mamy skoczyć ze spadochronem i wszyscy się boją. Kto skacze pierwszy? My pierwsi nalegam. Albo jeśli musimy przejść przez most nad przepaścią. Wy pierwsi nalegam. Nie o to chodzi, zobaczcie. Życzliwość, zwana też dobrymi manierami, to na przykład dzielenie się z innymi tym, co masz. Ale dlaczego to ja mam ich zaczepiać? Jeśli chcą coś ode mnie, niech mi powiedzą, to się wtedy podzielę. Bo jeśli im tego sam nie zaproponujesz, pomyślą, że wcale nie chcesz się podzielić. A, masz rację. Pianka wyjaśniła też, że życzliwość to pomóc komuś zejść z wysokich schodów, okryć kogoś kocykiem w chłodne dni, albo wziąć pod parasol, gdy pada. I już. To proste. Rozumiecie, prawda? Bardzo proste. Możemy się już iść bawić? Następnego dnia Pianka zaprosiła babeczkę, żeby zobaczyła dobre maniery braci. Kotki, czas na herbatę. Pyszna herbatka. Picie prosto ze dzbanka nie jest miłe. Już nie chcę herbatki. Idę stąd sobie. Krakersie, Budyniu, znów zapomnieliście o życzliwości. Biegnąc tu, wepchnęliście się przed babeczkę, wypiliście całą herbatę i zjedliście wszystkie smakołyki bez poczęstowania jej. Puszczanie przodem, dawanie tego, pomaganie w tamtym, te dobre maniery i ta cała życzliwość zrobią z nas służących. Właśnie, po co to robić? Nic z tego nie rozumiem. Bo z takimi manierami nie będziecie mieć żadnych przyjaciół. Idę pobawić się z babeczką. I nie chcemy już bawić się z wami. Krakersie, a jeśli naprawdę przez brak życzliwości stracimy przyjaciół? Mam świetny pomysł, Budyniu. Musimy zapamiętać to, co mówiła Pianka i pokazać naszą życzliwość. Właśnie! Na placu zabaw Crackers i Budyń bardzo się starali być mili i pomocni. Krakersie, Budyniu, cóż za piękne maniery. Mają to po mnie. W sumie to bardzo miłe być pomocnym, prawda? Tak, i naprawdę proste. Od tej pory dobre maniery zawsze będą z nami. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Bracia bardzo chętnie okazywali życzliwość i cieszyli się, że mogą uszczęśliwić tym innych. Małe rzeczy w życiu. Pewnego dnia kotociaki postanowiły odwiedzić dziadka. Po południu pojedziecie z dziadkiem na łódki, a potem zjemy do herbatki coś pysznego. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, muszę pomóc tatusiowi w kuchni. Wyjeżdżamy za pół godziny. Czyli mamy jeszcze czas się pobawić. Dobra, gramy!
Tatuś rozmawiał z dziadkiem przez telefon. Przywieziemy nasz kajak, to trochę powiosłujemy. Wyśmienicie! Nazbieram trochę truskawek na deser. Nie przejmuj się drobiazgami, tato. Przywiozę do herbaty mój słynny sernik. Dobrze, nie mogę się już was doczekać. Przestawiliśmy godzinę na zegarku. Teraz się późni o 15 minut. Dobrze, niezatapialny kajak jest. Wiosła. Wędki i najważniejsze, kamizelki ratunkowe. I wciąż dużo czasu do wyjęcia ciasta z piekarnika. Musimy ustawić ten zegarek. Uderzę go, może się naprawi. Nie udało się. Trudno, to tylko drobiazg. Nieważne. Nikt i tak nie patrzy na zegarek, tylko sprawdza czas w telefonie. Grajmy! Kochanie, coś się przypala. Ale jak to możliwe? Według zegarka w pokoju ciasto powinno się piec jeszcze 15 minut. No trudno. Przywieziemy dziadkowi dżem zamiast ciasta. Pa, słodziutki dżemiku. Musimy posprzątać to szkło. Szybko. Musimy być przed korkami, żeby zdążyć na czas. Kajak spadł z dachu. Zapomniałem go przymocować, bo sprzątałem szkło. Tatuś musiał wrócić po kajak i przymocować go na dachu. W tym czasie ruch się zwiększał. Trochę to potrwa. Czołem, rodzinko! No nareszcie jesteście! Czołem! Cześć, dziadku! Cześć, tato. Jesteśmy nieco później niż planowaliśmy, ale chyba mamy jeszcze czas na wiosłowanie. Raczej nie. Zanim napompujemy łódkę, słońce już zajdzie. Dziś jest naprawdę pechowy dzień. Przykro nam, to wszystko nasza wina. Niechcący przestawiliśmy zegarek i zmienił się czas. Myśleliśmy, że to nic takiego. Ale chociaż to była mała rzecz, wiele innych poszło nie tak. Na przykład ciasto za długo się piekło i się spaliło. Przez to mamusia musiała przynieść dżemy, a słoiki stłukły się. A przez sprzątanie szkła po stłuczonych słoikach tatuś zapomniał przywiązać kajak. A przez wracanie po kajak utknęliśmy w korkach. Jeden mały błąd popsuł wszystko inne. I nie ma ani łódek, ani ciasta, ani dżemu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Zwracajmy uwagę na małe rzeczy. Świetna rada, kotki. Małe rzeczy w życiu bywają czasem najważniejsze. Powiosłujemy innym razem. Nie martwcie się. A jeśli chodzi o przysmaki, to co powiecie na truskawki? Truskawki! Miau, 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 miau! Kotki zrozumiały, że nawet małe rzeczy mogą mieć wielkie znaczenie. Jak małe truskawki, które cieszą po ciężkim dniu. Klaunowanie Borysa. Pewnego dnia kotki rozmawiały o tym, kim zostaną, kiedy dorosną. Ja jak dorosnę będę kapitanem statku. A ja znaną pianistką. A ja będę naukowcem. A ja chcę być klaunem. Borys, ty chcesz być klaunem? Nie jesteś zbyt zabawny. Klauni nie są zabawni w prawdziwym życiu. Dopiero stają się śmieszni, kiedy wychodzą na scenę. Ale ty nigdy nie występowałeś. Masz rację, więc zacznę od razu. Wymyślę coś śmiesznego i zaproszę was na mój występ. Wszyscy będą się śmiać. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Ale w domu kotki zaczęły się jednak martwić o Borysa. A co, jeśli jego występ nie będzie śmieszny? Będzie mu przykro, jeśli nikt się nie zaśmieje. Wymkniemy się i będziemy wszystkich łaskotać po łapkach.
To się nie uda. Kiedy coś jest śmieszne, śmiejemy się wszyscy naraz. No to możemy włączyć nagranie podczas występu. Raczej dziwnie będzie słyszeć śmiech, kiedy nikt z nas nie będzie się śmiał. A może pomożecie Porysowi coś wymyślić? Przyjaciele powinni sobie pomagać. I kotki poszły pomóc Borysowi w występie. O, dziękuję, że przyszliście. Kostium jest prawie gotowy, ale nadal nie wiem, co zaprezentować. Możemy ci pomóc. Wszyscy się śmieją, na przykład, gdy ktoś się przewróci. Popatrz na to. Wyrzucisz skórkę od banana, wejdziesz na nią i upadniesz. No spróbuj, dasz radę. Bycie klaunem to raczej nie jest zajęcie dla ciebie. Wszyscy się śmieją, gdy słyszą śmieszną piosenkę. Zaśpiewaj coś takiego. La la la, la la la, la. Śmieszne la. Piosenki mają śmieszne słowa. Ale ja nie znam żadnej śmiesznej piosenki. Haha, mam coś lepszego. To pewniak, ciasto na twarzy. Musisz tylko spokojnie stać, ja zrobię resztę. Gotowy? Nie. Zmarnowałeś naprawdę pyszne ciasto. Tak, widzę i to nawet wcale nie było śmieszne. To moja wina. Nie jestem zabawny. Nigdy nie zostanę klaunem. Borys, jesteś zabawny. To było świetne. Jestem? A wcale nie próbowałem. To samo jakoś się tak stało. Wiesz co? Masz jednak naturalny talent do bycia klaunem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki wymyśliły więc występ, który pokazał naturalny talent Borysa. Właśnie kotki przekonały się, że talent nie zawsze jest od razu widoczny. Czasem bywa odkryty zupełnie przypadkowo. Ratownicy. Pewnego dnia kotki z tatą odwiedziły dziadka. A, świetny dzień na wędkowanie. Ha! Wypłynę nieco dalej i złowię coś przeogromnego. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Kotki, my będziemy łowić bliżej brzegu niż wasz tatuś. Ale i tak musicie założyć kamizelki. Kiedy byłem ratownikiem, koty pływały bez żadnych kamizelek. Naprawdę? Byłeś ratownikiem? Ale super! To musiało być wspaniałe! Ratunku! Pomocy! Powinniśmy być ratownikami jak dziadek. Filunia, kogo mamy niby ratować? Nie ma tu nikogo prócz ryb i mew. Masz rację. Nie ma tu kogo ratować. Zatem będziemy wędkować. Na pewno wam się spodoba.
Prawie wpadła do wody. No właśnie! Rzuć to za burtę, a potem uratuj z wody jak prawdziwy ratownik. Nie, bo będzie mokra. Cii, kotki, spłoszycie ryby. Ej, pianko, a może wskoczysz do wody, a my cię uratujemy? Zgódź się, proszę! Masz kamizelkę ratunkową. Ale dlaczego ja? To twój pomysł, sam sobie wskocz, a ja i budyń cię uratujemy. O? O nie! Nie chcę być ratowanym, tylko ratownikiem. O, możemy ratować ryby przed mewami. Hej, ptasi złodziej. Kiepsko na idzie to ratowanie. Oho, połknęła haczyk. Rety, ale wielki. Rety! I tatuś niechcący uruchomił silnik łódki. O, ratunku! Tatusiu! Tatusiu! Synku! Uwaga! Czas na prawdziwą akcję ratowniczą! Tatusiu! Ratownicy nadchodzą! Chwyć moją łapę! Ale tatusia zabierał silny prąd. Uwaga, kotki! Rzućcie tatusiowi linę i wciągnijcie na łódkę tak jak rybę na haczyku. Mamy za śliskie łapki. Marni z nas ratownicy. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Rzucimy razem wiaderko, a tatuś je złapie. Genialny pomysł, pianko. Do roboty. I kotki zaczęły łowić tatusia. Złapaliście naprawdę spory okaz. Dziękuję, kotki. Uratowaliście tatusia. Czyli jesteście ratownikami. Nie martwcie się złamanymi wędkami. Kupię wam nowe. Jako nagrodę za uratowanie mojego syneczka. Moja łódka. Dziadek wyłączył silnik w łódce taty. Ale super! Miau, 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 miau. Ostrożnie, bo znów będziemy musieli ratować tatusia. Tego wieczoru wszyscy zajadali rybę, którą złowił tatuś, a kotki opowiedziały mamusi o swojej misji ratunkowej. Drzemka. Pewnego dnia kotki odwiedziły babcię. Teraz, moje kotki, jest czas na drzemkę. Możecie sobie milutko odpocząć w waszych nowych hamakach. Drzemka? Drzemki są tylko dla bobasów. Chcieliśmy po obiedzie puszczać bańki. Tak, to fajniejsze niż jakieś tam spanie. Kochani, taki odpoczynek to samo zdrowie. Chodźcie, może przyśni wam się nowa zabawa? Pewnego razu pewien znany naukowiec wymyślił swój największy wynalazek podczas snu i został słynnym odkrywcą naukowym. A pewien znany artysta udał się na drzemkę, obudził i namalował wszystko to, co mu się śniło. No. Ojej, ale fajnie! No, fajnie! To śpimy! Ale super! Miau, 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 miau! Wcale mi się nie chce spać. Mnie też nie. Jeszcze nie jest za późno wrócić do naszego planu. O, krakersie, pian
Ranko, a co to? Dlaczego nie śpicie? No bo... komary nas gryzły. Babcia rozwiesiła specjalne siatki, żeby chronić kotki przed insektami. Komary teraz już was nie pogryzą. Śpijcie dobrze, kotki. Musimy znaleźć takie miejsce, gdzie babcia nas nie zauważy. Koteczki! Dlaczego nie śpicie? Bo, no wiesz, kaczki nas obudziły. No właśnie, kto by mógł spać przy tym ich kwakaniu? O, na pewno są głodne. Zaraz je czymś nakarmimy. No dobrze, kaczki nie będą wam już przeszkadzać. Ale Crackers i Pianka wcale nie chcieli spać. Krakersie, Budyniu, Pianko, tatoś przyjechał. Mów proszę ciszej, kotki mają drzemkę. Coś mi się nie wydaje. Wybacz, babciu, ale nie potrzebujemy drzemki. Jest zupełnie nieprzydatny. Nie, macie racji. Wiecie co? Kiedy spałem, wymyśliłem sposób, jak na jeden raz wypuścić mnóstwo baniek. Ojej! Budyń, jesteś genialny! Wiem, co powinniśmy zrobić. Zdrzemnąć się, kiedy babcia nas o to prosi. Może wtedy też wyśnimy takie świetne pomysły. Ale fajnie! Miau, 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 miau! I tak kotki dowiedziały się, że krótka drzemka w ciągu dnia może być bardzo przydatna. Wyprawa po czajnik. Pewnego dnia kotki i rodzice przygotowywali herbatkę. Dziękuję za pomoc, koteczki. Wszystko jest gotowe. Jeszcze tylko ugotuję wodę. Oret, wygląda na to, że czajnik się popsuł. Raczej trudno się dziwić. Służy nam już od dłuższego czasu. O nie, już nigdy nie napijemy się herbatki z cytryną. Nie ma się co martwić, kotki. Wystarczy skoczyć do sklepu i kupić nowy czajnik. Będziemy mieli piękny czajnik. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W sklepie tatuś i kotki zobaczyli wiele innych ciekawych rzeczy. O, patrzcie tylko, mazaki! Musimy je kupić! Przecież już masz mazaki, Crackersie. Tak, ale nie te kolory! Dobrze, kupmy je. O, młotki! Przypomniało mi się, że muszę kupić młotek. Jej, patrzcie, jakie super płetwy! O, jakie piękne balony! Tatusia i kotki tak porwał szał zakupów, że stracili rachubę czasu. O, rety, jesteśmy tu już godzinę. Mamusia przecież na nas czeka. Dobrze, zapłaćmy i wracajmy do domu. Jesteśmy! No tak, widzę, że zakupy bardzo udane.
No jasne, kupiliśmy sporo potrzebnych rzeczy. Nowe mazaki! Jeszcze nie miałem takich kolorów. Krakersie, przecież masz te kolory, zapomniałeś już? Malowałeś nimi obrazek. No tak, rzeczywiście, najwidoczniej zapomniałem. Mamusiu, kupiliśmy gumową kaczkę, odstawię ją do łazienki. Przecież mamy mnóstwo gumowych kaczek. Co jeszcze kupiliście, kochanie? I kupiłeś ozdoby na choinkę w środku lata? Ale mamusiu, są takie piękne! Zobacz, kupiliśmy też śnieg w sprayu. Co jest w tym pudle? To strój potwora, kochanie. Na karnawał, który tak bardzo lubisz. Tak, ale wolę coś eleganckiego, jak przebranie syreny. Nie przepadam za potworami. O. Filtr do basenu? O, ale po co? Przecież nie mamy basenu. Niepotrzebnie to kupiłem, ale spójrz na nasz nowy młotek. Stary gdzieś zgubiłem. Nie zgubiłeś, widziałam go w piwnicy. Naprawdę? Hurra! Mamusia znalazła młotek. To co zrobimy z tymi rzeczami, które kupiliśmy? Trzeba je schować dla bezpieczeństwa do piwnicy. I zupełnie nie będzie już w niej miejsca. Po pomocy! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy zwrócić to wszystko do sklepu. Dobra myśl, pianko. Ale najpierw jeszcze coś zjemy. Mój brzuszek jest bardzo głodny. W takim razie zjemy i napijemy się herbatki. Z tym akurat może być problem. Zapomnieliśmy kupić czajnik. O nie! Nie martwcie się, kotki. Mamy gdzieś w kuchni stary metalowy czajnik. Mogę go użyć do zagotowania wody, jak to się dawniej robiło. Ale super! Miau, 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 miau! W końcu wszyscy napili się herbaty, a kotki dowiedziały się, że nie warto kupować wszystkiego, co się chce. Lepiej kupować to, czego naprawdę potrzebujemy. Mały kuzyn kotków. Pewnego dnia mamusia powiedziała kotkom, że będą mieli gościa. Kotki, wiecie, co was dziś czeka? Moja siostra, wasza ciocia, Cynamonka, przyjeżdża. Odwiedzi nas ze swoim małym synkiem Bajglem. Mamy prawdziwego kuzyna? Ale fajnie! Miau, 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 miau! Jestem ciekawy, jaki jest nasz kuzyn Bajgiel. Na pewno jest bardzo uprzejmy. Dzień dobry, kuzynko. Cóż za czarująca kokarda. Na pewno uwielbia czytać. A ja się założę, że gra w piłkę nożną. Z nim udałoby się stworzyć drużynę marzeń. Albo zespół muzyczny. Witaj, Cynamonko. Ciocia Cynamonka! Witajcie, moje małe kotki. Ależ wyrosłyście. Gdzie jest Bajgiel? Bardzo chcemy go poznać. Oczywiście, oto on. To na pewno nasz kuzyn? Kochanie, tylko bądź grzeczny. Pobawcie się z kuzynem, a my wypijemy herbatkę. Kotki nie wiedziały, że Bajgiel jest taki mały. Więc nie wiedziały, co z nim zrobić. Nawet nie chodzi, więc jak się z nim bawić? I w ogóle nie potrafi mówić. Ostrożnie, to moja ulubiona lalka. Widzisz tę piłkę, Bajgiel? Możemy się nią pobawić, jeśli chcesz, dobra? Chyba jesteś jeszcze na to za mały. Spójrz tutaj, najlepsza gra na świecie. To są szachy. Tylko nie moje szachy. Nie możesz bawić się lalkami. Ani moimi autami.
Musimy go jakoś uspokoić. Nie możemy mu dać do zabawy młyna. To zabawka dla starszych niż on. Jeśli mu go damy, to go zepsuje. Już wiem! Mam świetny pomysł! Musimy znaleźć odpowiednie dla niego zabawki. Kiedy byłam małym kociakiem, uwielbiałam tę grzechotkę. Słodka, prawda? Kotki znalazły zabawki, którymi bawiły się, gdy były jeszcze małe. Kotki, widzę, że zaprzyjaźniliście się z Bajglem. W takim razie będziemy was odwiedzać zdecydowanie częściej. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przekonały się, że zabawa z małym kuzynem może być fajna. Zwłaszcza jeśli pamiętasz, co cię bawiło, gdy sam byłeś mały. Zabawy w ciemnościach. Pewnego wieczoru rodzice wyszli na kolację i zostawili kotki z babcią. Babciu, czy pobawisz się z nami? Najpierw muszę przygotować kolację dla was. Idźcie się bawić, a ja dołączę, kiedy tylko skończę. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Nie ma prądu. Za mocno klaskałem? A, krakersie budyniu, co się stało? Boję się ciemności. Dlaczego? A czego tu się bać? Przecież przed chwilą miałaś zawiązane oczy. To to samo, co być w ciemności. Mieć zawiązane oczy to nie to samo, co prawdziwa ciemność. Kotki, gdzie jesteście? Babcia! Wygląda na to, że nie ma prądu w całym domu, ale wszystko będzie dobrze. Musimy zejść do piwnicy i znaleźć latarki. Ale tam jest jeszcze ciemniej. Może po prostu poczekamy tu, aż prąd wróci? A co, jeśli to potrwa naprawdę długo? Nic nam się nie stanie, bo będziemy tam cały czas razem. O, no dobrze. Uważajcie, schodząc po schodach. Ojej, co się dzieje, Pianko? Ja się boję. Tam naprawdę jest ciemno. A ja się nie boję. A wiesz dlaczego? Bo ciemność to nasz przyjaciel. Jest mnóstwo rzeczy, których byśmy nie widzieli bez ciemności. Migoczące światło świeczki albo mieniące się gwiazdy. To wszystko widzimy tylko w ciemności. Nie ma żadnych gwiazd. Jak pięknie! Nie mówiąc, że w ciemności można się świetnie bawić. Zwłaszcza, kiedy masz w łapkach latarkę. Podejdź tutaj, Pianko. Spójrz, to kaczka. Kwa, 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 kwa. A to jest góra. Patrz, ciastkowóz! A to jest motyl. O, chyba zgłodniałem. Tak, ja też. O, rety,
kotki, z tego wszystkiego zapomniałam dokończyć kolację. Spróbujmy znaleźć coś, co możemy zjeść tutaj i nie wymaga gotowania. Znalazłem coś w sam raz. Ciastka. A ja tutaj widzę jabłka. A ja znalazłam marchew. Kolacja podana. O, i nawet prąd już wrócił. O, nie. A tak fajnie się bawiliśmy w ciemności. I wcale nie było strasznie. Hej, mam świetny pomysł. I znów możemy bawić się w ciemności. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Rety, kotki, co tu się dzieje? Czyżby nie było prądu? Właśnie, nie było, ale już znów jest. Wyłączyliśmy światło, bo ciemność jest super. Ale pianko, już się nie boisz ciemności? To wspaniale, kochana córeczko. Chodźcie do nas, zapraszamy na pokaz cieni. I tak oto pianka nauczyła się, że ciemności nie trzeba się bać. A nawet może być całkiem zabawna. Strach na wróble. Pewnego dnia kotki poszły odwiedzić babcię. Trzymajcie się z daleka. Zrobione. Wszystkie nasiona posadzone. Niedługo wyrośnie pyszna marchewka. Ej! Sio, sio, sio! Babciu, dlaczego straszysz te ptaki? Czyżby robiły coś złego? Niestety właśnie tak. Jeśli ich nie odgonię, zjedzą posadzone ziarna, a jeśli je wyjedzą... O! Sio! To nie będę miała ogródka. Pomóżmy ochronić ogród przed tymi złodziejami, dobrze? Pewnie. Świetny pomysł. Będzie... Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dziękuję wam, kotki, za pomoc. Pójdę przygotować nam obiad. Kotkom odganianie ptaków wydawało się proste, ale one ciągle wracały. Mam już dosyć tego biegania w kółko. To może po prostu tu stójmy, wtedy już pewnie nie będą wracać. Coś ty, stać tak cały dzień? Nuda! Może namalujemy nasze podobizny i postawimy je zamiast nas. Ptaki pomyślą, że tu stoimy i się nie zbliżą. Pianka namalowała piękne portrety siebie i braci. Ale one niestety wcale nie przestraszyły ptaków. Hej! Sio, ptaszki! Krakersie, one chyba jednak wiedzą, że to rysunki, a nie naprawdę my. W takim razie zbudujmy coś, co wygląda jak straszny kotek. Co wy na to? Dobrze, ale musi być straszny, żeby ptaki bały się podlecieć. Kotki znalazły kilka rzeczy w ogrodzie babci i zbudowały stracha na wróble. Naprawdę się boją! Orety, a to kto? Co robisz w moim ogródku? Mów, albo wezwę policję! Babciu, spokojnie! To tylko super strach na wróble. Wystraszy wszystkie ptaki, które tu przylecą. Cudowny pomysł, dzieci! Straszy nawet babcie. Nie chcę mieć tu czegoś tak szkaradnego. Może wymyślicie jakiś mniej straszny sposób? Możemy przykryć ziemię, żeby ptaki nie mogły wydziobywać ziarenek. Ale jak wtedy urośnie marchew? Nie będzie mieć słońca. Postawimy ogromniasty wiatrak, żeby ptaki się nie zbliżały. Ale jak wtedy babcia podleje ziarenka? O, ptaki wróciły. Patrzcie, nie boją się ani
trochę. O, Rety, czy one naprawdę niczego się nie boją? Chwilunie, patrzcie na to! Wiatraczek! Boją się wiatraczków! Kręcą się i jeszcze wydają dźwięki! To ja już wiem, czego nam potrzeba! Koteczki! Pora na obiad! Ależ piękne! Podoba ci się, babciu? Wiatraczkowe strachy na wróble! Nie miałam pojęcia, że można odstraszyć ptaki czymś tak prostym i pięknym. Moje kochane, sprytne koteczki. Ale trochę mi szkoda ptaków. Nie będą głodne bez ziarenek? Nie ma sprawy. Po obiedzie nakarmimy je pysznymi okruszkami. Wspaniale! Miau, 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 miau! Dzięki kotkom marchewka babci bezpiecznie rosła, a ptaki nie były głodne. Gra na pianinie. Pianka powiedziała, że chce się uczyć gry na pianinie. Super, dziękuję. Teraz mogę się nauczyć wszystkich dźwięków. Będziesz nam grała piękne kołysanki. Albo coś wesołego do naszych zabaw. Najpierw pianka musi nauczyć się grać. Mama babeczki da jej lekcje. Ale fajnie! Miau, 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 miau. Dobrze, zaczniemy zatem od gam. Teraz ty, pianko, spróbuj. Świetnie, teraz lewa łapka. Cudownie, powtarzamy od początku. Krakers i Budyń uważali lekcje pianki za bardzo nudne. Dlatego poszli oglądać w telewizji ulubiony program o piratach. Papararam, papararam, pam, papararam. Lekcja pianki trwała godzinę. To bardzo ważne, żeby ćwiczyć granie gam każdego dnia. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Następnego dnia kotki chciały pobawić się na dworze w piratów. Pianko, pamiętasz, że pół godziny dziennie musisz ćwiczyć gamy? Pianko, nie słyszę, jak grasz. Dobrze, już zaczynam. Nasz statek piracki obrał kurs na wyspę skarbów. Nie, zaatakował nas morski potwór. Nie pozwól mu pożreć statku. Nie mogę się bawić, bo muszę ćwiczyć te głupie gamy. Chyba ty... możesz mi pomóc? Możesz mi pomóc! Możesz mi pomóc! Raczej! Ręce na pokład! Ale co z ćwiczeniami? Akurat już skończyłam. Dzień dobry! Dzień dobry, pani. Wpadłam tylko zobaczyć, jak idzie piance. Ćwiczę gamy już od dłuższego czasu. O! Pam parararam pam pam parararam pam pam parararam pam parararam. Pianko, jeśli nie chcesz uczyć się gry na pianinie, to powiedz. Ale ja chcę grać. Tylko po co to granie gam? Musisz grać gamy, żeby ćwiczyć łapki. Jak już je wyćwiczysz, zagrasz co tylko zechcesz. Posłuchaj. Ojej, to nasza piracka piosenka! Chciałabym to zagrać! Papararam, hej! Chyba jeszcze nie potrafisz tego zagrać. Ale wiem, ja
jak to naprawić. Muszę grać gamę, żeby ćwiczyć moje łapki. Po kilku lekcjach Pianka zaprosiła wszystkich na swój pierwszy koncert. Wspaniale! Brawo! Udało się, naprawdę super, Pianko. Ćwiczenie gam pomaga. Ćwiczenie gam pomaga! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Ulubiona piosenka była inspiracją Pianki, żeby grać na pianinie i dawać tym radość wszystkim wokół. Kotki na czas. Pewnego dnia Kraker z Budyń, Pianka i Musztardka bawili się na podwórku. Chcę zagrać przedstawienie Kopciuszek na urodziny mamy. Oczywiście ja będę Kopciuszkiem. Chcecie zagrać inne role? Mogę zagrać księcia, a Budyń zagra króla. Pianka może być dobrą wróżką, a Musztardka będzie złą macochą. Pewnie mogę ją zagrać. Musimy mieć jakieś miejsce do prób. Nie ma sprawy, zrobimy próby w domku na drzewie. Ale super! Miau, 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 miau. Nie zostało wiele czasu, aby przygotować sztukę dla mamy babeczki. Więc kotki ciężko pracowały nad swoimi kostiumami. Tak jak się umówili, przyszli do domku na drzewie, żeby zacząć próbę. A gdzie jest babeczka? Wstałam o świcie, żeby tu przyjść. Przepraszam, wyłączyłam budzik i nieco zaspałam. Jestem gotowa. Proszę, akurat pora na obiad. Idę do domu. Zrobimy próbę bez złej macochy. Ale ja pamiętam tylko pierwszą część sztuki właśnie z macochą, więc jutro zaczniemy od nowa. Rankiem babeczka znów się spóźniła. Po prostu nie umiem wstać na czas, a zaraz mam jeszcze lekcję tańca. W takim razie przyspieszmy próby. Kopciuszku, musisz upiec sukienkę, wyszorować groch i przyszyć guziki do paleniska. Co? Chyba coś pomieszałaś. No, zapraszam na królewski bal. Czy ktoś tu zamawiał szklane pantofle? To później. Musicie nauczyć się swoich ról. Zrobimy próbę jutro, dobrze? Muszę iść na lekcję tańca. Pa! Następnego dnia babeczka znów się spóźniła. A została im ostatnia próba przed urodzinami mamy. Racz umieścić swoją stopę w tym buciku. Nie, pantofelek jest na końcu. Jak mamy wystąpić, skoro nikt z was nie zna roli? To ty się ciągle spóźniałaś. Nie próbowaliśmy naszych ról, bo czekaliśmy na ciebie. Ach, tak, masz rację. Niestety nie umiemy wstawać na czas. Może wcale nie kładź się spać. Wtedy babeczka po prostu uśnie na scenie. Może powinnaś mieć największy budzik na świecie, taki super wielki. A niby skąd wziąć taki wielki budzik? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Babeczka musi stawiać budzik daleko od łóżka. Wtedy go nie wyłączy. Zanim babeczka dotrze do budzika, już będzie całkiem rozbudzona. Dobry pomysł, tak właśnie zrobię. Następnego ranka kotki były zaskoczone. Dzień dobry wszystkim, czekam na was i na próbę. Tego dnia wszyscy mieli szansę zapamiętać i przećwiczyć swoje role. Moja pani, nie odjeżdżaj jeszcze. Obawiam się, że muszę, ale może jeszcze się spotkamy. Obiecuję się nie spóźnić. Wszystkiego najlepszego! Dziękuję wam bardzo, byliście niesamowici.
Ale moja babeczka to taki śpioch. Jak wam się udało to wszystko przygotować? Dzięki kotociakom już nie jestem śpiochem. Nauczyli mnie, jak wstawać na czas. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamę babeczki zachwyciła niespodzianka, a babeczka już nigdy się nie spóźniła. Przeziębienie. Pewnego dnia mamusia się przeziębiła i leżała w łóżku. Wasze śniadanie, kotki. O, zaniosę mamusi owsiankę, miód i cytrynę. Biedna mamusia, bycie chorym wcale nie jest fajne. Mam nadzieję, że szybko wydobrzeje. Możemy jej w tym pomóc. Może zrobimy dla niej coś miłego? Oj tak, w ten sposób przepędzimy przeziębienie. Ale super! Miau, 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 miau. Kiedyś dziadek mówił, że śmiech jest najlepszym lekarstwem. Jeśli mamy ją rozśmieszyć, przebierzmy się za klauny. Tak się będzie śmiała, że od razu jej się poprawi. Termofor, żeby ci łapki nie zmarzły. A tu masz miodek z cytryną. Dziękuję, kochanie. Kotociaki prezentują najśmieszniejsze przedstawienie na świecie! Z dodatkiem śmiecholekarstwa! La 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 la. Mamusia raczej kiepsko się bawi. Kotki, idźcie się pobawić do swojego pokoju. Nie możecie być teraz blisko mamusi, żeby się od niej nie zarazić. To jak mamy jej pomóc, skoro nie możemy być z nią w jednym pokoju? Możemy zagrać dla niej koncert na zewnątrz. Świetnie! Słyszałem, że muzyka poprawia samopoczucie. Deszcz przestał padać, więc kotki były gotowe zacząć koncert. Raz, dwa, trzy, zaczynamy! Kochanie, co to za dziwny hałas? Kotki, możecie proszę znaleźć inne miejsce do prób? Mamusia potrzebuje ciszy i spokoju. Jak mamy sprawić jej przyjemność, skoro nas nie widzi ani nie słyszy? Możemy upiec pyszne ciasto i zanieść jej. Ale przecież my nie umiemy piec ciasta. Wiele razy widziałem, jak tatuś to robi. Na pewno potrzebujemy jajek. I mąki, prawda? Kotki, co tu się stało? O rety! Chcieliśmy upiec dla mamusi ciasto. Żeby poczuła się lepiej i żeby przeziębienie minęło. Dziękuję wam, że tak chcecie pomóc mamusi, ale wystarczy być cierpliwym i dać jej czas na wydobrzenie, a ja już się odpowiednio nią zaopiekuję. Szkoda, że nie możemy sprawić, żeby słońce dla niej wyszło. Właśnie, mamusia lubi, kiedy słońce świeci. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kochanie, spójrz, słońce wychodzi. Zobacz, jakie piękne słońce zrobiły dla mnie nasze kotki. To naprawdę bardzo pomaga. Od razu czuję się dużo lepiej. Mamusia poczuła się lepiej i tatuś pozwolił kotkom ją odwiedzić. Mamusia! Jak się czujesz, mamusiu? Już mi dużo lepiej. Moje kotki bardzo mi pomogły. Odrobina odpoczynku i od razu czuję się zdrowsza. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kochanie, teraz ty wskakuj do łóżeczka. Moja kolej zaopiekować się tobą. Narysujemy ci tęczę i wyzdrowiejesz. Kotki nauczyły się, że na przeziębienie najlepszy jest odpoczynek i odrobina kotkowego słoneczka. Powrót do przeszłości. Pewnego dnia dziadek i kotki wyruszyli na zwiedzanie jaskini.
Dawno temu, w bardzo dawnych czasach, starożytne koty nie budowały domów jak nasze, tylko żyły w jaskiniach jak ta. Spokojnie. Mamy latarki i kaski do ochrony głowy. Są naprawdę mocne. Ojej, to niesamowite. Wyglądamy jak odkrywcy jaskiń. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Jaskinia była bardzo ciemna, ale też ekscytująca. Cześć! 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 Dziadku, opowiesz nam o starożytnych kotach? Pewnie. Żyli w jaskiniach jak ta i nosili proste stroje. Nie mieli też latarek, ani elektryczności, ani ogrzewania, więc gromadzili się przy ognisku. O, rety! Próbowałem znaleźć ślady starożytnych kotów, od kiedy byłem mały, ale nigdy mi się nie udawało. O! Szkoda, że dziadek nigdy nie znalazł tego, o czym tak marzył. Słuchajcie, to może mu pomożemy. Jak? Dziadku! Tak, krakersie? Popatrz! Chyba znalazłem ślady łap. Mogły je zostawić starożytne koty? Krakersie, to są twoje własne ślady. A, masz rację. Co jeszcze pozostawiały po sobie starożytne koty? To może być naprawdę wiele rzeczy, mój drogi. Nie tylko ślady łap, ale też przedmioty, rysunki na ścianach jaskini. Dziadku, znalazłem starożytny papierek po cukierku. Starożytny kot pewnie go tu upuścił jakiś trylion miliardów lat temu. Nie sądzę, budyniu. Starożytni jedli tylko grzyby, jagody i ryby. W tamtych czasach nie było cukierków. O, nie. Zabierzmy stąd ten papierek. Patrzcie, co znalazłam. Pewnie starożytny kot to narysował. Rysunek na ścianie, o którym mówiłeś. Interesujące. Naprawdę ładny rysunek, ale nie namalował go starożytny kot. Skąd możesz to wiedzieć? Jeden szczegół to zdradza. Wtedy nie było samolotów. Nie smućcie się, kotki. Dziękuję, że staracie się znaleźć ślady starożytnych kotów. Halo? Obiad gotowy. Wracajcie do domu. Dobrze, zaraz będziemy. To wasza mama. Mówi, że czas wracać do domu, bo czeka na was z obiadem. A, jest kilka wyjść. Które mamy wybrać? Ojej, zgubiliśmy się. Nie martw się, budyniu. Zaraz poradzimy sobie z tym problemem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Pamiętacie ślady krakerca? Możemy iść po śladach naszych łap. Bardzo rozsądnie, pianko. Prawdziwy z ciebie odkrywca jaskiń. Dziadek i kotki udali się do wyjścia z jaskini. Przykro mi, dziadku, że nie znaleźliśmy śladów starożytnych kotów. Ale mieliśmy bardzo przyjemną przygodę. Zrobię zdjęcie moim dzielnym poszukiwaczom. Trochę w prawo. Jeszcze, żeby rodzina nietoperzy też była. Uśmiech, proszę. Patrzcie, kotki. Znaleźliśmy prawdziwy rysunek autorstwa starożytnych kotów. Jak mogłem to przeoczyć? Nigdy nie byłeś tu z kimś, komu chciałbyś zrobić zdjęcie. Popatrzcie, to wygląda, jakby starożytne koty do nas machały. Cześć wam! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki i ich dziadek mieli tego dnia w jaskini oczy szeroko otwarte i patrząc na każdy szczegół, w końcu znaleźli to, czego szukali. Kocie ciuszki. Pewnego dnia mamusia pracowała nad nową kolekcją ubrań dla kotków i skończył jej się materiał. Kotki, muszę iść do sklepu. Jeśli czegoś będzie wam trzeba, to pytajcie tatusia. Dobrze, mamusiu! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ubrania z nowej kolekcji. Więc zobaczmy je teraz. Przecież są w jej pracowni. Hej, to model kota, tylko nie ma głowy.
To mamusi Kotekin. To specjalny model w kształcie kota. Dzięki niemu ciuchy będą pasować jak ulał. Płaszcz narysowany na ścianie jest wspaniały, ale ten na Kotekinie niezbyt. O, biedna mamusia. Ma tyle do zrobienia, że nie ma czasu skończyć. Może jej pomożemy? Tak zróbmy. Pomożemy mamusi użyć najlepszy koci płaszcz na świecie. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Musimy dodać kiszenie i kołnierz. Krakersie, przynieś klej. Narysuję kołnierz i kieszenie, a potem ty, budyniu, wytniesz je. Najlepszy ciuch na świecie. Dobra, teraz ktoś musi to przymierzyć. Profesjonalni modele są zwykle wysocy, a że budyń jest najwyższy, to jasne, że będzie modelem. No, budyniu, przymierzaj. Przymierzę, ale nie umiem chodzić jak prawdziwi modele. Auć, nic nie widzę przez ten kołnierz. Chyba jest trochę za wysoki. Nie powinien zakrywać oczu i ust. Możemy wyciąć otwory na oczy i usta. Wtedy będę widział tylko to, co jest przede mną. A co jeśli zechcę spojrzeć w innym kierunku? Nie musimy wycinać otworów. Wystarczy, że położymy kołnierz. Spoko, tak od razu lepiej. Tylko nie mogę włożyć łap w kieszenie. Oj, to pewnie dlatego, że je skleiliśmy. Nie szkodzi, przynajmniej są ładną dekoracją. Możemy też przykleić ładne guziki i jeszcze bardziej upiększyć nasz płaszcz. Kotki były tak uradowane, że nawet nie zauważyły, jak pokryły cały płaszcz guzikami. O, rety, teraz waży chyba 100 tons. Nie mogę podnieść łap. Chyba jednak trzeba usunąć kilka guzików. O nie! Teraz widać klej, który psuje cały efekt. To może przykryjemy klej wstążkami? Zdecydowanie lepiej. No, budyniu, przejdź się jak model. Aga! Nie! Rety, nie mogę w tym chodzić! Kotki, co robicie w mojej pracowni? I gdzie jest płaszcz, który był na Kotekinie? Ja mam go na sobie. Chcieliśmy go dokończyć. Przepraszamy, mamusiu! Już dobrze, kotki. To był w zasadzie tylko wzór płaszcza, taki na próbę. Prawdziwy zrobię z materiałów, które właśnie kupiłam. I jeśli chcecie mi pomóc, to serdecznie zapraszam. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Chcesz być mistrzem, zacznij ćwiczyć, tak mądry mówi ktoś. Więc uczymy się być lepsi i robimy co dzień coś. Och, nie uwierzysz sam w to, co się udaje nam. Pokaż, że cieszy cię, gdy starasz się. Nowy płaszcz okazał się świetny, a kotki były naprawdę szczęśliwe, że mogły pomóc mamusi.